Cześć wszyscy, z tej strony BZGL, a to jest kolejny odcinek z Metro 2033, w którym już tak jak widzicie jestem w samym środku tego, co żeśmy skończyli ostatnio, czyli na ucieczce za pomocą drezyny, ale niestety ostatnio to nam, mi nie wyszło, bo od razu umarłem i raczej wysadzili moją drezynę i tyle się skończyło nasza wycieczka za pomocą drezyny. No, ale teraz spróbuję, nie mówię, że się na pewno uda, ale spróbuję. Ła, co się dzieje? Druga drezyna! Czyżby to była ta, co była z lewej? Aha, leżysz. Dobra. Tutaj was strzelam, strzelam was. Strzelam do was. Dobra. Ten leży. O, drezyna! Drezyna. Najpierw strzelę, potem kierowca. Bo kierowca raczej nic nie zrobi nam. No i niestety pan kierowca leży. Oj! Oj! Ty. Schował się pomiędzy tymi. Ucieść nam drogę, tak jest. Dobra. Chociaż chyba nawet nie strzelałem po tym, co powinienem strzelać, no ale... Błędy się też zdarzają. Wiedziałem po prostu, że wróg będzie za nami. No padnij. Dobra. Ojo, ale wywinął flipa. Dobra. Karabin się delikatnie przeciąża, jest... Nie, ale nie jest aż tak źle. Więc w sumie na razie jest... Okej. Oloj. Czołg. To niedobrze, bardzo niedobrze. Jeżeli on będzie za nami jechał, no to mamy po prostu przechlapane. Oj. Wróg przed nami? Ała, no. Zawsze tak niespodziewanie. O, teraz jest zajazd, to pewnie przeciwnik lewa. Strzelałem z lewej, ale nie i tak nic nie dało. Co się tak... Ojo, ale FPS-y spadły. Strasznie. Dobra, kierowca... Nie. Miałem nadzieję, że strzelca zabiłem. Ale kierowca jest strasznie opancerzony. Nie bij mnie! Ojej, no karabin się przeładował, przeciążył. Dali. Oj. Pojechaliśmy inną drogą. Tak bardzo wysadziło go. O nie. Biele proskacili. No mało brakowało, to jest mało powiedziane, no ale... Mam dziwne wrażenie, że... Oj. Gdzie buldożer? O matko, jedź. Chopie, jedź. Ja cię ładnie proszę, jedź tym sprzętem. Ja się strzelę. Ło, mi dał. Nie. Dali, przeładuj. O i poszło. Po raz kolejny nie udało się. Dobra, ale przynajmniej już teraz wiem dokładnie, w co mam strzelać. Obróć. Krka, muszę się nauczyć rosyjskiego, bo... Albo przynajmniej zmienić sobie język na inny, ale... Nie, no nie czułbym inaczej tego. Mieć takiego fajnego... Zawali się! Strzelaj pod niego, no to strzelam! Łeju! Spadający buldożer! Ojo, aż się zatopił w tej wodzie. Nie chcę być kierowcą tego sprzętu. Prawdopodobnie... Oj, jest bardzo źle. Jest bardzo źle.
Tory się wszystko zawala, wszystko się niszczy. No, teraz zobaczymy jak to ten... Czy to już nasz cel, punkt docelowy? Tak. Jesteśmy teraz na chodaka, więc musimy... Pewnie będziemy mieli jeszcze większe problemy na nogach. Bo albo przeciwnicy, albo... jakieś bestie. Pan przodem. Pan nie chce iść przodem. Więc prawdopodobnie za chwilę umrę. Tutaj coś jest? Nie ma nic. Grzybki świecące. One się chyba świecą dopiero wtedy, jak je się naładuje światłem. O, nawet, a nie, może? Może i tak. Szybciej, Artyom, szybciej. No to... hop! Pan przodem. Nie ma nic. Ale... szyby wentylacyjne już same za siebie mówią, że za chwilę pewnie coś wyskoczy. Nie tęgiego dla mnie. I się po prostu ze strachu załamie albo coś gorszego. Nie można otworzyć. No to dobrze, no to przynajmniej teraz wiem, że jest jedna tylko droga, którą niestety będziemy musieli przebyć. Nie słychać jeszcze, co tu jest. Aha! Przed chwilą widziałem jego wnętrzności. Ktoś tu coś świeci. A, czyżbyśmy gdzieś doszli? Tak, po raz kolejny gdzieś doszliśmy. Po naszej nie fajnej wycieczce z reżyną. Z drezyną. Nas nie może ten. Po raz kolejny byłem w błędzie. Czyli chyba nas spotka zaraz coś jeszcze gorszego niż to, co się przed chwilą działo. Jeszcze ten. Naładuję sobie najwyżej latarkę. Bo nie wiadomo, co się może. Diabeł. Dostawał po głowie. Dobra, karabin mam ten. No, wrażenie mam dziwne, że za chwilę pewnie wyskoczą te mutanty z jakiegoś miejsca. No, szczury są, no ale, ale legendy nie mówią prawdy z tym, że jeżeli są szczury, to nie ma nic gorszego. Ale... no ale wiesz. No a raczej, ale wiecie jak to jest. Oj. Tam kto to jest? Co tam jest? A czemu jak ja strzelam ten? Dobra. Oj, 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 oj. Jedziemy. Schowaj się za osłoną. Chronię się, ale oczywiście i tak będę obrania dostawał. Ała! No i tak, oczywiście. Długi czas przeładowania. Jakby mogłoby mi... jakby nie mogło mnie coś innego zabić, nie? Dobra. Teraz spróbuję ten. Za pomocą czego innego. Świat, tam kto to jest. Zdjmij go, Artyom! Drezina, zakrywaj ворота! No, świetnie. My прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Оя! На пролом! Я броней! Strzelam i... no i nic nie robię. Strzelam do nich i nic nie robię. Ta broń jest do niczego. Słuchaj, skoro my podjedziemy k stacji. Wobec tam должна być zamknięta. No, tak. Powinna być opuszczona. Ta. Świat, tam kto to jest. Zdjmij go, Artyom! Dali, dali, przeładuj, przeładuj! My prorwiemy! Zaczynaje się. No tak, świetnie. Na prorwom! Prześ się za broni! Nie ma jakiejś lepszej osłony do jasnej, ciasnej. Jak ja mam tutaj przejechać bez niczego, bez tego, bez sprzętu jakiegoś porządnego? Wychodzę, dostaję po łbie i padam, a tutaj nawet amunicja nie leży. Panie, do ciebie. No dali, dajcie jakąś amunicję. 6 naboi. Tam kto to jest. Zdjmij go, Artyom! Drezina, zakrywaj ворота! No, tak jest. No, oczywiście, zamiast... Zaczynaje się.
Надо скорее отсюда убираться. To dopiero początek. No ty mówi mi, tej. Ja nawet nie mogę normalnego jednego kolesia załatwić. No tak mnie tną, jasny gwint. Ten mój towarzysz tak jakoś średnio pomocny jest. Apteczka. No i nie dałem rady nawet apteczki sobie wziąć. Oj. Dobra, w sumie dopóki nie uda mi się tego załatwić, to może nie będę was męczył tą tą częścią i dopiero może w materiale pokażę wam to co tak mi się udało. Dobra, leży. Przybija się, dopiero początek, musimy... Teraz musimy dopiero ten... Dobra, leży. Pierwsza zasłona leży. Ja biorę apteczkę. Oj, oj, co to tak świeci? Szybciej ładuj to, Artyom. Kolejna broń. Apteczka, bierz. No nie, no teraz będziesz przeładowywał tak godzinę. No tak, no oczywiście. Żadna giwera tutaj się po prostu nie przydaje, jasny gwint. Свет, там кто-то есть. Ах, сними его, Артём! Дрезина, закрывай ворота! Мы прорвёмся. Добра. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за бронёй! Вы не можешь го забить! Bierz apteczkę. Przeciwników jest tak dużo, że ich się nie da po prostu załatwić. No i oczywiście amunicja się kończy w najmniej spodziewanym momencie, bo nikt nie pomyśla, żeby władować gdzieś jakiś punkt z dużą ilością amunicji. O Boże. Nie rozumiem tej gry. Kolejny raz to samo. Nie wiem już, który to już raz jest. Ale cały czas nie daję rady sobie po prostu przejść tej części. Ponieważ nie tylko, że amunicja mi się strasznie szybko kończy. Przeciwnicy są bardzo wytrzymali. I chyba popełniłem największy błąd biorąc sobie te... No przebijaj się, przebijaj, pędź, 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 pędź tym sprzętem. Pędź, krzanich. No, udało się. Nikt do nas nie strzelał. Żeśmy się na szybko przebili. O, chociaż coś. No, w sumie teraz to już mogę nawet... Wow! Trzymam się. Tamtego na szczęście o wiele wcześniej załatwiłem niż wcześniej. Tamci nie dali rady po prostu nas dogonić. A raczej nie tak dogonić, jak wstać odpowiednio szybko, żeby do nas strzelać, więc jestem teraz nieco dalej w tym mojej questie. O. O kurka. Oj, 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 jedź, jedź, jedź. O nie, gdzie my trafimy? Jaki roller coaster? Ła, kolejna ściana z drewna. Kurka. Gdzie my wyjedziemy z tym sprzętem? Jak tak dalej pójdzie? Cały czas jedziemy ten jakoś tak hardo, trzeba przyznać. Ta nasza wycieczka się wybiera. Nawet nie wiem gdzie, ale mam dziwne wrażenie, że za chwilę się zdarzy coś tak strasznego i tak niechcianego, że to jest masakra. Ale miejmy nadzieję, że to tylko moje wrażenie. Bo wtedy to już będzie faktycznie źle. Zajezdnia, tylko o niej słyszałem, a więc tak wygląda. Aha. Czyli
Mogą się zacząć dziać złe rzeczy zaraz, bardzo złe rzeczy, skoro tylko się słyszało. I chyba słyszę problemy. Tak, i nawet widzę problemy. Oj, oj. Oj, oj. Upyri! Gasi ich, a to mnie tam kładbyście ostaniecie! Mutante! Mutante! No co je ta mutante? Krzanić to! Dubeltówka! Au, au, au! Padnij! Au, 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 au! No dalej, strzelaj! Jak długo może się przeładowywać jeden strzelba? Dalej, przeładuj! Ła, on jeszcze tutaj siedzi! Wyjazd mi stąd! Wyjazd, wyjazd! Przebrzydłe mutanty! Ała, no oczywiście! Jakby to było inaczej! Broń się! Broń się, broń się! O nie, nie mam kierowcy! Jestem w przerobanej sytuacji, nie mam kierowcy, mojego kolegę przebrzydłe mutanty wzięły! Jestem sam! Nie, 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 i ta kolejka pędzi! Ła, jaki roller coaster! Ła! Ja się. O ja nie, a. A! Nie! O. Artyom, ty masz więcej szczęścia niż rozumu. Gdzie ja jestem? Matko jedyna, tylko żeby znaleźć gdzieś ucieczkę. Znaleźć ucieczkę, najważniejsza rzecz. Czy tutaj coś jest? Jakiś przewód. Może tym przewodem uda mi się ten gdzieś dostrzec. Miejmy nadzieję, że to będzie przyjazny przewód. Bo jeżeli za chwilę coś się pojawi i będzie ten, to no to prawdopodobnie będziecie mogli się spodziewać, że za chwilę będę miał niewłaściwą reakcję na to wszystko. O, no tak. I nie mam maski. Kolega, dawaj maski! O! Filter! O, nie żyje. No to szczęście. On ma szczęście, ja mam szczęście, że on nie żyje. O! Aha! Go tak ten. Aha, czyli ten po prostu był tutaj takim misterem, że można było coś zebrać, jakieś materiały. Nie, 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 nie. Zdejmij maskę na razie, Artyom. Nie ma co tam kombinować z maską. Ten cień jest taki jakiś dziwny. Zaczął bansować mi tutaj nad głową. Ale... No, zaraz zobaczę, że tutaj po drugiej stronie tego nie ma nic ciekawego. Tutaj. Czy jest tutaj coś ciekawego? Coś się świeci. O! I jest koniec. Okej. To był kolejny odcinek z Metro 2033. Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku, więc na razie, do zobaczenia i cześć.